Już w sobotę 8 maja Motor Lublin podejmie na arenie Lublin zespół Sokoła Ostróda. Z nami trener Motoru Lublin, pan Marek Zaganowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, przechodzimy do pytań. Jakim przeciwnikiem jest Sokół Ostróda? No jest to przeciwnik, który gra dosyć odważnie, ofensywnie. Potrafi zaskoczyć niejednego przeciwnika. Tak więc spodziewam się tutaj otwartej gry, spodziewam się gry ofensywnej ze strony Sokoła. Ma wśród swoich zawodników, którzy są w tej chwili w wysokiej formie, jeśli chodzi o formę strzelecką, w klasyfikacji strzelców są dosyć wysoko, tak więc no, będzie ciekawe spotkanie. W ostatnich meczach można było zobaczyć Motor w przeróżnych ustawieniach. Jaką taktykę trener przygotował na spotkanie z Sokołem Ostróda? Mam nadzieję, że taktykę zwycięską, bo gramy u siebie i zawsze chcemy tutaj przede wszystkim grać do przodu, grać o bramki, tak więc mam nadzieję, że to wszystko się uda. W ostatnich trzech meczach Motor zdobył aż 6 bramek, co spowodowało tak nagły wzrost skuteczności pańskich zawodników. Mógłbym powiedzieć, że treningi, tak? Natomiast przede wszystkim cieszę się, że ta skuteczność jest coraz większa. Nad tym, żeśmy ostatnio ubolewali i dosyć dużo sesji treningowych żeśmy spędzali nad tą naszą skutecznością, ale to przede wszystkim wynika też od wiary, od tego, że przeciwnicy, z którymi graliśmy, no, grali zdecydowanie bardziej ofensywnie niż defensywnie. Cieszą te dwa zwycięstwa w tych ostatnich trzech meczach, tak więc no, idziemy do przodu. W minionej kolejce wygraliście spotkanie. Teraz, jak wiemy, czeka Was starcie z Sokołem Ostróda. Jakich błędów najbardziej Pana drużyna powinna się wystrzegać? No jakich błędów? No, przede wszystkim błędów w defensywie. Sokół Ostróda dosyć dużo bramek zdobywa ze stałych fragmentów gry, tak więc nad tym się też musimy skupić, bo tak jak już powiedziałem, w szeregach Sokoła są zawodnicy, którzy dysponują dobrym nosem strzeleckim i musimy być na to uczuleni, żeby nie dawać, nie dopuszczać przede wszystkim w swojej szesnastce do takich sytuacji, aby przeciwnik wykorzystał je. I ostatnie z pytań od dziennikarzy. Ostatnio profesjonalny kontrakt z klubem podpisał Marcel Złomańczuk. Jak pan oceni tego piłkarza i ogólnie decyzję klubu? Cieszy mnie, że młodzi zawodnicy, coraz więcej tych zawodników podpisujemy z nimi, bo rynek nie śpi i tacy zawodnicy utalentowani w każdej chwili mogą zabrać nam któregoś z tych graczy. Tak więc każdy z tych zawodników, którzy są blisko jedynki, u mnie zawsze każdy z nich ma otwarte drzwi, jeżeli w danym tygodniu mikrocyklu pokaże się, że jest do grania. To boisko zapraszam i niech pokazuje. To wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję.